Przebieramy kartofle. Część już przebraliśmy. Została nam jeszcze ta przyczepa Queen Anne. To są takie podłużne kartofle. I szlacheckie jeszcze zostały. I szlacheckie, a się śmiejemy, barony, lordy, odmiana lord. Ale tam ich nie ma dużo. Sadzeniaki odbieramy trochę najadalne. A te tutaj też sortujemy, sadzeniaki odbieramy, bo jeszcze będziemy je sadzić, ale w przyszłym roku już chyba ostatni raz, nie? Te. I trzeba będzie już nowy sadzeniak kupić tej odmiany, bo staramy się kupować te, które smakują. No a Queen Anne są bardzo dobrym ziemniakiem, więc tutaj będziemy chcieli dalej kupić te sadzeniaczki. Urodziły się w tym roku bardzo ładnie. Z tym tylko, że u nas były zalane z wiosny i wymokło nam solidne dwie trzecie kartofli nam niestety wymokło. A to, co zostało, to dało plon taki, że jak wszystkie by takie były na całej połaci, nie wymokłyby i później by te jelenie nie tłukły, bo już później pod jesień przyszły jeszcze na to wszystko jelenie, zaczęły kopytami wygrzebywać tam, gdzie nie było ziela i zjadały te kartofle. Jakby nie to, to chyba byśmy mieli ze 6 przyczep kartofli w tym roku. Ładne kartofle są, suche. Gnić trochę zawsze odchodzi. Z tym, że my mamy taką metodę, że zostawiamy je na 2 tygodnie. Metodę na wnuczka. No tutaj nie, tu jest metoda na zgnilaka, który ma zgnić, to zgnije u nas na 2 tygodnie. I to, co ma zgnić, to tak jak tutaj ujawni się u nas, nie u klienta, dlatego ważne jest, żeby one 2 tygodnie zostały, odparują. Nakrywamy je na wierzchu, bo jeżeli nie byłyby nakryte, niestety by zzieleniały. One jak dostaną światła, to będą zielone. Zielona już jest niedobra do zjedzenia, uaktywnia się w niej solanina. Związek szkodliwy dla nas, ale do sadzenia taka zielona może być. Jak najbardziej na sadzeniaka się nadaje, więc jeżeli jest taka, to trafia na sadzeniaka. I będzie sadzona w przyszłym roku. Jak się nic nie wydarzy. Te duże gdzie stawiać? Na ziemię. Tamtych jest prawie 600 kilo. Tamtej odmiany? No, tej nowej. A tej ile już jest? Jest 300. 300? Jeszcze 200 kilo, tak? Jeszcze może też. Ostatni worek. Nie musi sadzić. No, najwyżej. Czekaj. Ostatni. A to tam jest ta winieta. Aha. Lord pójdzie tu. Tu będą lordy. Albo tu się jadalne da.
A lordy gdzieś tutaj. Zobaczymy. Mogą być tu jadalne, pod ręką albo. A tu będzie widzieć. Kolejny dzień. Kolejna przyczepa, tym razem wywrotka wysoka. Mamusia płacze, że nie może wejść. I teraz nie wiemy, czy to była jakaś sugestia, że już... Zięciu, trzymaj, żebym nie spadł. Czy to była sugestia, że już nie chce przebierać, a Edziu wziął się na sposób i przyniósł drabinkę. A jak? Bo inaczej by nie było. Franek, a ty co, też chcesz tam wejść? No, jakoś wlazłam. Dzisiaj przebieramy lordy. To już jest ostatnia odmiana. Pogoda ładna. Nie ma ani jednej chmurki. Niebo błękitne, jak rzadko kiedy. Temperatura już jest niska. W słońcu stopni jest chyba ponad 20, nawet nie patrzyłam. Ale w cieniu ciągnie. Trzeba już spodnie wyciągać, te takie cieplejsze. Babcine baciaki wracają do łask. Barchany babcine wracają do łask. Zimno nie jest, bo człowiek jest kulany. I tak jak mówię, śmiano się kiedyś jeszcze. Pamiętam, jak byliśmy dziećmi, to śmialiśmy się, jak babcia się... Kiedy to było? Dawno to było. A ty powinieneś powiedzieć, ojoj, to niedawno było. Żono, jesteś młoda. Tak, nitka, nitka. Tamte plastikowe, tu mi, żebym miała gdzie rzucać. Tam, panie? Tak, bo już... Chcesz? No nie wiem, tak żeby proszę Edkowi, cię bardzo, zdecyduj się dalej, żeby Edkowi nie przeszkadzało nosić. O tak. Tu? No dobra. Będziesz zadowolona? Dobra, on se przestawi. No. Żebym ja tego wcelowała. I śmiano się, ja też pamiętam, jak z babcią, zawsze gdzieś tam się śmiałam, jak babcia czy dziadek kalesonki ubierał, takie waciaki ciepłe. A dzisiaj... Czekaj, czekaj, przyjdzie i na ciebie czas. No właśnie przyjdzie. No, no. Bo już dzisiaj mam dwie pary spodni, dwie pary bluzek. Tu mam ten ciepły bezrękawnik. Już jestem jak babcia. Wyciągam z szuflady waciaki różne jakieś takie ciepłe rzeczy. Nie wiem, każdego. Nie wiem, nie wiem. Każdego to czeka. Czekaj, bo ja tu zaglądam w te wiaderka. To są duże. Narobię tu bigosu. Odbieramy sadzeniaki. Część swoich, część będziemy kupować nowych, tak jak co roku, bo co roku kupujemy część nowych z centrali. No i zawsze wraca pytanie, jak kupować sadzeniaki, bo się szybko wyradzają. No tutaj najlepiej jest kupić w pewnym źródle centrali klasa A. A najlepsza jest elita. Jeżeli dostaniecie sadzeniaki w elicie, to one będą mogły być sadzone nawet 4 lata. Klasa A 3 lata. Później już się wyradzają. Widać, że się wyradzają. Jest ich mniej. Są małe. Są pęknięcia. Przepadają po prostu. My sadzimy już teraz zdecydowanie mniej kartofli, ale mamusia z tatusiem posadzili kupę hektarów. I tak jak dzisiaj, przebieramy kilka dni, a wtedy jak się zaczęło przebierać kartofle, to 2 tygodnie po nocach się śniły. Nie, no ja też włażę na przyczepę. Bo trochę za wysoko jest. I teraz ja mam po tej drabinie. A mnie też tak drabinę przytrzymać, jak mam musi? Nie. A dlaczegoż to nie? No, bo ty jesteś wysoko ubezpieczony. Wiesz ty co? No właśnie wiem. To wiem. To właśnie, ale co z tych pieniędzy jest? Nie lepiej mieć żonę niż, drabinę, niż te pieniądze. Co te pieniądze? Z pieniędzy więcej pożytku jak z żony. Jest co? Nie mam żadnego pożytku.
skończyłaś. Rejestrują się twoje słowa do żony. Wszystko się rejestruje. W stodole też się będzie słychać. Jeśli nie będzie ją zrywał. Wylazł drutowiec z kartofli. Tak właśnie on wygląda i robią takie dziurki. Są one dosyć głębokie, aż do środka bulwy. To małe coś jest szkodnikiem naszych kartofli. Pierwsze sadzeniaki. Skończyliśmy. Koniec przebierania na ten rok. Złaziłyśmy z przyczepy jak ułanie po bitwie z koni. Także ledwo, ledwo. A teraz... Trzymaj. A teraz jeszcze sadzeniaczki do piwnicy trzeba dać. I jeżeli... Jeżeli przechowujecie kartofle w piwnicy, to bardzo dobrze jest posypać po wierzchu kasztanami i żołędziami, owocami kasztana i żołędzia, z tego względu, że... Chwila przerwy, zanim worek podam. Z tego względu, że kasztan ma w sobie związki, które spowalniają wyrastanie kiełka na wiosnę z sadzeniaków, z kartofli, z bulwy. Coś na zasadzie stopkiełka, tylko tyle, że to jest naturalne. Nie jest chemiczne. A żołędź z kolei ma substancje, które... żołędź ogólnie kojarzy się z twardością, więc tutaj też wpływa i na twardość, na wigor bulwy, że on... Co? Odezwał się, że one nie wiotczeją, nie tracą wilgoci. Jeszcze parę. Wyłazi krecik z dziurki, a tam mamusia, drugi krecik ledwo lezie, a trzeci krecik za kamerą. Kartofelki już są w piwnicy powurkowane. Pokażę wam, jak przechowujemy je. Te dwie, dawaj tu. W workach, z tego względu, że później łatwiej jest nam wyciągać. Część jest pozamawianych jeszcze. Będą zimowały tutaj. Oczywiście mowa o jadalnych. Tu są sadzeniaki. Się zasapałam, wiecie co? Lekko nie jest. A tu są te, które były odrzucone do skarmienia dla kur. Byczek będzie też przez zimę dodawał drobne, zielone, ponadgryzane, uszkodzone. Oczywiście odebrane te takie zagniłki, żeby tutaj nam czasem nie gniły te kartofle w zimie. No i tutaj też jeszcze są sadzeniaczki w workach. Odmiana każda jest osobno, wszystkie są posortowane. Te na frytki, te na placuszki. Także wiecie, wszystko gra. Piwnica taka z cegieł, już ją pokazywałam, stara i w zimie tutaj temperatura sama się reguluje. W zimie jest ciepło, w lecie zaś jest chłodno. Najlepsze chyba są takie właśnie ziemianki, piwnice w ziemi, bo tutaj temperatura reguluje się sama. A tu są nasze zapasy. Część jeszcze muszę poznosić, mam w koszykach w magazynku koło domu. Część jeszcze będę robiła drzemów dopiero teraz, jak się wyrobię. Niestety przez tą wodę troszeczkę wypadliśmy z rytmu, bo prace, które miały być wykonywane w czasie, jak szła woda, zostały odłożone na później, a wykonywaliśmy prace, które
powinny być wykonywane dopiero teraz. I rozwalił nam się cały system, cały harmonogram prac i tak nie możemy, wiecie, złapać tego końca z końcem. Wentylacja jest naturalna, jest jedno okienko, jest drugie okienko i tutaj w lecie odtykamy, na zimę utykamy. No to już tutaj wszystko zależy od temperatury, jaka jest na zewnątrz. Jak idą mrozy, to się tutaj wszystko utyka, żeby mróz nie wszedł, nie zważył nam kartofli jeszcze. Zawsze tu były jabłka, no w tym roku nie ma, bo jabłka omarzły, gruszki też. Także to, co udało mi się zdobyć, jest w słoikach. Odsiadaj, też posiedzimy chwilę, chociaż po tej pracy. Zobacz. Jak sępy. Jak sępy. No ten jest pierwszy. Ojej, ty to musisz tu być, nie? Mamy dwa nowe koty. Tamte dostaliśmy. Swoich mamy cztery. Jest Donio, Bolek, Puchatka, Franiu. I teraz przyszły tamte dwa. Już są u nas ze dwa miesiące. No chyba tak będą. Tak. Ale już się troszkę... Imion jeszcze nie mają. Franiu, chodź tu. Nie rusz ich. Franek to się chce bawić, a one się go boją. No jeszcze się go boją. Franiu. Na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle. Tyle. Chyba ja mamy już dość. Idę do domu myć się, ja już mam dosyć. Dosyć masz. To idź, a ja jeszcze muszę zrobić farsze, bo jutro pierogi będę robiła. Też pozamawiane. To jak tu czekają to mówią, kartofle. Maryna, gotuj pierogi. Maryna, gotuj pierogi. Maryna będzie jutro robiła pierogi. Oh. Ale dzisiaj. Popatrz, jaka myszka, zobacz. No bo ciepło jest. Ale jak na tą porę roku. I wszystko dziadostwo wyłazi. Dobra, idę idziemy do domu. Już dość. Na dzisiaj tyle. Dobrze, idziemy. Że kartofle skończone. Dobrze. To dzięki Bogu. Po inne lata, to tak jak mówiłam, po dwa tygodnie żeśmy siedzieli w przebieraniu kartofli, to już później się śniły, już człowiek miał dość. A teraz jest zdecydowanie mniej. Ale tutaj dużo wymokło. Tak, ale, no tak, ale jest. Za to jest. Dziękować, że się urodziły. I na dzisiaj kończymy. Idziemy do domu, tam jeszcze trochę obrobić. I co, no życzę wam uśmiechu, radości. I tak naprawdę już mi się chyba nawet gadać dzisiaj nie chce. Więc krótko i na temat. Do następnego. Pa, pa. Pa, pa. Mówię wam ja. Zdechnięta już dzisiaj Renia. Do następnego. Idziemy, mamusiu. Idziemy, Renia. Złap się. Ja już nie mogę. Złap się, podrączka. Już tak wszystko boli po tych kartoflach. Kowik. No ja niestety. Za parę lat też nie będę radość. Tak. Kowik. Kowik. I tak dzięki Bogu, że jeszcze.